Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale, w kolejnej recenzji i dzisiaj jest ze mną Pan Adrian, czyli Jafar. Witam Cię serdecznie. Cześć. I tak, ogólnie w zeszły weekend byliśmy sobie w kinie, tak na wypadzie. Jak oglądacie nas, znaczy nasze odcinki, to wiecie, że u nas to działa na zasadzie, że sobie gdzieś idziemy i coś nagrywamy. Albo sobie siedzimy i coś nagrywamy, jak na przykład ostatnie zdrabki z Panem Jakubem, którego nie macie, serdeczniku pozdrawiamy. Tak, bardzo. tak tak, ja po prostu później będziemy widzieć z panem Jakubem i może coś nagramy jeszcze w ogóle, zobaczymy. E, w każdym bądź razie, w zeszłym tygodniu byliśmy sobie w kinie na filmie o Sao, w ogóle tak. E, jest anime Sao, Sword Art Online, którego akurat ja jestem wielkim fanem, bo jest to w ogóle pierwsze anime, które ja oglądałem. Nawet sobie nie obejrzałem do końca, ale prawie do końca. zabić czwarty sezon jeszcze. A ogólnie jest to moje pierwsze anime, które oglądałem. Bo ja w anime dopiero wchodzę w temat, jak nie wiem czy wiecie. To ogólnie dopiero wchodzę w temat anime. Ja cię po szkole. Spokojnie mam kilku szkoleniowców w tym o Ciebie, kurde, także wiesz. No, z szkolniowców to mam chyba z czterech, jeżeli chodzi o anime. No, tu specjaliści. Na no, jak? No i ogólnie rzecz biorąc, po prostu ja mówię, uczę się jeszcze anime, ale ogólnie, jak wiecie, wchodzimy po historiach anime, bo Adi robi odcinki o Jojo ja robię właśnie dzisiaj ten odcinek z panem Adianem I po prostu, właśnie, no, pojawił się ten film. Mówię, nie, no, no, trzeba pojechać po prostu, jakby. Film związany z moim pierwszym anime, a ogólnie sama dwa filmy, nie wiem czy pani Adenie się orientujesz, dwa filmy kinowe. Tak, tak, bo właśnie w Heliosie jeszcze grali ten mini-maraton anime. Yy, tak, Sword Art Online, yy, ten ogólnie film ma tytuł, Sword Art Online Progressive Shadows of Deep Night, a tamty miał chyba Sword Art Online chyba Icization, yy, nie, Original Progressive, coś takiego. Chyba, no, no, ogólnie te tytuły filmu są dziwne strasznie, jakoś, tak, nie wiem. Tak. No, i po prostu yy, jak, ja wiem, że na ten film akurat musisz trochę poczekać, ten drugi film, Chociaż po jego obejrzeniu to nie uważam, tak? Ale w każdym razie, trochę było czekania, zanim ten drugi film wejdzie do Polski, wszedł, no to trzeba było pojechać po prostu. No oczywiście. I w sensie że tak. z panem Adrianem o nim pogadamy. No tak, tak. No to przejdźmy do rzeczy. Więc dobra, mamy, jak mówię, Słotat Online w Shades of Deep Night. I ja muszę przyznać, że szczerze mówiąc, ten film jest, jak dla mnie, niepotrzebny. Jak myślisz, Wiesz dlaczego? Pamiętasz, rozmawialiśmy tak, o tym tak, już. Tak, tak, tak. Bo ogólnie tak widzę. Zasadnicza rzecz jest taka: jeżeli chodzi o pierwszy film yy, z SAO, to on faktycznie był takim rozbudowaniem całej stoi, Bo tak, tak dla szybkiego przypomnienia. Pierwszy sezon, no to najpierw akcja w SAO, potem te wszystkie yy, elfy, wróżki tam w ALO, yy, nie? To pamiętasz jeszcze? Yy, tak, tak, tak. Że tam pierwszy sezon dzieje się na pół, bo to. Oczywiście. Yy, potem w drugim był Gungay Online. To tak... już nie zaczynałem, to już nie. Okay. Yy, do... A, bo ty jesteś na początku drugiego chyba byłeś? Tak, jakoś, tak, tak. Na początku chodzi o... drugiego. To tak, potem w drugim sezonie było tak, że była taka, gra, to się nazywa Gungay Online, to była strzelanka bardziej. Oczywiście. To typu taki trochę CS, można powiedzieć. A tak, to widziałem to miniaturki, tak? Tak, yy, tak. i ogólnie tam było, że, jak... że tam zabijaj w tej grze naprawdę, nie? to tam chodziło o tych, wiesz, tych p z SAO, nie? Oni tam robili przekręty. Potem druga połowa drugiego sezonu to znowu były Elfy, bo już tak dobili chyba, żeby było do pełnych 26 odcinków i ogólnie finalnie skończyło się na tym, że właśnie pomiędzy drugim a trzecim sezonem był ten pierwszy film, Ordinar Scale i to było takie rozbudowanie, bo tam była taka akcja, że, a, że po prostu jakiś facet, który był naukowcem, on ogólnie chciał na podstawie wspomnień graczy SAO odtworzyć swoją córkę, która zmarła w SAO. Tak, i wykorzystał do tego nową grę, która się nazywa Ordinar i nowy sprzęt do, nie VR, tylko teraz do AR, czyli alternatywnej rzeczywistości. No i to było całkiem spoko. I właśnie to takie rozbudowanie. Natomiast, co my zauważyliśmy chyba w pierwszych minutach już oglądania, to ten teraz film, Shadows of Deep Night, to jest po prostu jakby zbierzmy cztery odcinki SAO pierwszego sezonu, które nie weszły i wrzućmy je jako film. No tak, tak. Ja bym powiedział w sumie, że to mogłoby być w ogóle osobnymi odcinkami, a nie pełnometrażowym filmem. Tak, w tak, tak. Może nie siedzę jakoś tak mega w World Art Online, bo ostatnim razem go obejrzałem, no kupę, cz kupę czasu temu. Yy, to uważam, że no jednak yy, robić tak dużą produkcję, znaczy... Yy, no w sensie przenosić to do kina po prostu, tak, tak, nie? Tak, tak, Jednak tak, Jednak wynosić to poza, wiesz, ten... Tak, tak, właśnie pokazując właśnie w kinie, Co dla mnie to mógłby być właśnie podzielone na odcinki. No bo fabularnie to tak wyszło moim zdaniem, no tak jakbym obejrzał odcinek w domu, a nie obejrzał dość... Do... Ja to interpretowałem bardziej jako dużą produkcję w kinie, że pójdę, powiem taki, wow, ale to jest super, tak. była, można powiedzieć dla osoby, która no, no nie siedzi w SAO na co dzień, ja bynajmniej taką osobą nie jestem. To dostanie jakieś takie fajne coś z SAO, co jest czymś innym, nie? Tak, o o właśnie. Oczywiście, I ja o tym prawda. samym myślałem właśnie, taka sama była moja myśl, że dostajemy jakieś fajne coś dodatkowego, ale mówię, my po prostu zostaliśmy jakby, nie wiem, tak z cztery odcinki plus minus jakby zebrać w jeden film. Tak, Dosłownie. Tak, tak. Znaczy, nie mówisz w ogóle to było złe, bo to było całkiem takie przyjemne nawet, bo to ogólnie po prostu mieliśmy tam e, kolejnego bossa e, do pokonania. Tam jeszcze było zamieszanie, że tam były dwie gildie. To ogólnie jak ktoś pamięta pierwsze odcinki South, tam właśnie, bo była taka jedna gildia, nie? Dowodzą tak. takiego gościa, który zginął przy bosie pierwszego piętra i potem jego tam m, uczniowie można powiedzieć, rozbili się na dwie gildie. Te gildie są konkurowały, na tym się ten film opierał. No i tam przy okazji jeszcze dochodziło do tego, że zaraz będzie Sylwester. I walka z bossem piątego piętra, który z moją koleżanką jedną gadałem, yy, która też była w filmie. Ona powiedziała, że szczerze ten boss był zbyt OP. Hmm. To był boss piątego piętra. Tak, 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 tak. to bo to boss piątego piętra. O, tak, pięte tak. było chyba stówka? i było pięte w sal. Jakoś, no grunt, że dość dużo. tam. Tak, dość dużo. Czekaj, no już nie pamiętam, szczerze ci powiem. Mi się wydaje, że tak ze stówka była. A to było piąte piętro. Raptem, więc no. No ale to serio ten boss, może ja bym ja bym bardziej uważał, że on byłby na zakończenie gry, niż... Tak, on był dobrym bossem na zakończenie gry, bo ogólnie y, pojawił się boss, ten, który był jako ostatni, właśnie w pierwszym filmie Sao. Mogliśmy go wtedy zobaczyć. Przecież to on tam był do... Jego to się wręcz by nie dało pokonać w Sao. To tylko trzeba było, wiesz, naprawdę... Jakieś takie dodatkowe rzeczy w filmie trzeba było dać, żeby go pokonać. Tak, no a przecież ten boss właśnie na tym, pi na tym piątym poziomie, to on wyglądał tak. On był w ogóle całym yy, yy, z... całym pokojem. Całym, całym pokojem, właśnie, tak. tak. To dobre określenie. Tak. Był taki żywy pokój, który po prostu tam. Ogólnie to wyglądało tak że po prostu, wy wystawała ręka, wystawała noga, coś się uderzało itd. i tak dalej. Trzeba było po prostu to rozwalać. Tak, tak. No I to tak, było trudne, to było bardzo trudne. To ja powiem inaczej, ten boss wyglądał na zbyt OP, ale czynności, które właśnie główni bohaterowie musieli zrobić, żeby go pokonać, to, to, to wydawało się dość proste, bo musieli tylko uważać na te wystające łapska właśnie spod ziemi, a potem tylko na niego, za przeproszeniem, uderzać. Dosłownie, <grym> tak, dosłownie. Tak, tak, tak. To jest takie... Więc... W grach to się dzieje tak zwyczajnie, nie? Tak, tak, tak. Więc, więc wyda... znaczy, No ogólnie samo Sword Art Online wychodzi z takiego założenia, że, że główny bohater to musi w ogóle być pro Tak, on... tak, bo że nie, w sensie to się dzieje cały czas, czy jesteśmy w y, serialu czy jesteśmy w filmach Kirito jest zbyt OP i to się dzieje to, to jest taki, y, powiem ci tak, jakby było Bingo Sao, nie? Tak, tak Jakie byś sezonu nie oglądał, Bingo Sao w Bingo Sao na pewno się znalazło, Kirito jest koksem oczywiście, i ja bym sobie odhaczył to od razu, chyba w Naw pierwszych minutach ja myślę nawet, że Kirito mógłby zrobić coś takiego, że gdyby boss byłby niezniszczalny on by znalazł sposób na to, żeby go jednak zniszczyć, oczywiście, wniścić. że tak <laughs> cieszę tutaj osób, którzy siedzą w tym tutaj fandomie. Tak. Zresztą ja lubię Sao, a akurat to, że to jest zbyt OP mi się nie podoba. Nie, no jednak no wszystko ma jakieś granice wytrzymałości, tak? No pewnie, to więc... powinno być jakiegoś zrównoważone, zrównoważone. No a tutaj nie, tutaj jest zdecydowanie. Co się nie dzieje, to to jest zbyt OP. Zdecydowanie, tak. Dobra, i co my tam jeszcze mieliśmy? Bo tak, powiedzieliśmy. Był do pokonania kolejny boss, który był zbyt OP jak na piąte piętro. Ta walka Gidi między sobą, która... Taka ok, w sensie tam nie było jakichś super wielkich fajweków, jeżeli chodzi tak, o tą kłótnię, tak. ona po prostu była, nie? Troszkę fanserwisu było, jeżeli wiemy o czym mówię w tym. Chodzi moment. ci o ten, o konkretną postać. No, o konkretną scenę. To mówię, troszeczkę fanserwisu było. A już wiem, dobra. No i tam jeszcze ogólnie pojawia się, jakby trzecia istotna postać. Yy, pojawiła się ta, ta taka pani przewodnik, nie? W sensie, nie pamiętam się, jak ta dziewczyna miała na imię w ogóle, a ona pisała jakiś przewodnik po sao. To była ta, ta trzecia bohaterka? Tak, ta taka niska a, blondynka. Tak, 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 tak. a to już nie pamiętam. Nie ja nie. też nie. A Gora czy jakoś tak, coś takiego pamiętam. Tak, 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 tak. Coś tak. mniej więcej takiego. No. Uh -huh. I tam jeszcze w ogóle wątek Asuny z jakąś przeciągą IRL, która też wylądowała w sa Tak, tak, ona no. chyba z pierwszego sezonu, tak? Właśnie jej nie było nigdy. Nie? nie było nigdy tej y, dziewczyny. W sensie te dwie one są nowymi bohaterkami. Nie, one to nigdy to w serii nie może... zostały wspomniane. A to nie, to może mi się coś pokręcił. No, nie, one nigdy nie były wspomniane. I eee, kto tam jeszcze? No, Kito, Asuna, właśnie te dwie nowe bohaterki. Eee, był ten Agi na chwilę wbił, na bitwę. Ten, eee, wiesz, ten kowal łysy. A tak. Ja tak go rozumiem. lubiłem, Agi był bardzo spoko. A eee, kto tam jeszcze był? Eee, był sobie właśnie ten. No, eee, był sobie jeszcze ten eee, pan dowódca. Nie pamiętam już jego imienia, wiesz, ten ten, ten, ten jeżowaty, nie? Aha. On też. On właśnie był też ten, on y, był w, tam w pierwszych odcinkach Sao też, był istotny. Wiem, że o nim ci chodzi, jeżeli chodzi o fan ale. Już nie chyba nie. wiem, chyba wiem o co w chodzi, ale... Nie jestem po 100%, ale nie będę pytał. Tak, tak, bo to się nie nadaje. Znaczy nie no, w sumie to się nadaje na film. ale no... Znaczy no. Musiało być troszeczkę z przepychem. No. Tak. Mi no, chodzi o tą scenę, oczywiście wąsenie. To jest fan serwis. A, z całym Dobra. No, no, no niestety, no czasami takie elementy się po prostu zdarzają. No, oczywiście, no. że będą, no, bo tego są pani. A to jest właśnie <laughs> ten problem. Tak. Ale na pewno nikt nie chciał tego, żeby Asuna robiła women. O Boże święty. Ja dosłownie do pana Diana w kinie, bawka siedzieliśmy koło siebie. Ja dosłownie w, na samym początku, ja do pana Diana women. Tak. Bo ogólnie w sumie szczerze mi tak trochę mi się tam ciąg jakoś nie zgadzał. W sensie jak to wszystko przeszło, bo to tak dziwnie przechodziło. wiesz, ja, ja w ogóle ja przez chwilę nie wiedziałem co wygląda. Widzimy, pokoj przejdziemy tak przez film. Powiedziałem wam co się dzieje, ale po kolei przejdziemy przejdźmy chronologicznie. Zaczęło się od walki z jeszcze poprzednim bossem, czyli pewnie bossem czwartego piętra. Tak. Walka z bosem to wyglądała ogóle na całkiem spokoczyć się Zaraz po tej walce nagle tam to razem z Asuną i jeszcze tą właśnie Angolą, nie pamiętam imienia sobie siedzą na kolacji. Mhm. W ogóle myśmy z Panem Radio mówili, tam jeszcze w ogóle się nie zgadza, bo oni w tamtym momencie byli tak. po, po rozstaniu po pierwszym bosie i oni się wtedy nie mogli widzieć, no bo oni tak, się tak, spotkali tak. dopiero po ten dopiero przy tam walce jak już Asuna była w rycerzach krwi tej wielkiej gidi, nie? Tak, I jeszcze tak. wtedy kij to nie był jeszcze taki sympatyczny. Więc to było takie. Jakby weźmy kij to jasne z przyszłości i wrzućmy ich do przeszłości. No tak, tak. tam się nie zgadzało. Tym bardziej może to nie zabrzmi chronologicznie, ale oni byli razem. No. Co to było? Znaczy, to wiesz, oni byli na tym etapie prawie razem, nie? No, Znaczy, nie, no mi się chyba tak zadeklarowali. Nie, 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 za, znaczy, nie zadeklarowali, ale wygląda jakby byli razem. A, tak, 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 tak. Ale. A, a, znaczy, nie, no, ale były takie odnośniki, znaczy, tak, no. Widz odczuwał pewnego rodzaju, że oni, no, mogli. Tak. tak, tak, tak. A to było za wcześnie, bo przecież w Sao to właśnie było wiele sobie. później. Tak, jest tak, tutaj taka kamanie konsekwencja chronologiczna, i co potem? I potem, właśnie. Nie konsekwencja Fabuana, sorry. Dobra, i wracając do chronologii, potem nagle Asuna dogląda jakiś kamyk, i ona. Kamyk, ja chcę kamyk, ja chcę ten kamyk, bo a, on się tak, świeci! Tak, 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 tak. I dlatego właśnie powiedzieliśmy, women. Tak, tak, to tak. E no, ale szowinistycznie, ale śmiesznie, tak. No, 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 co ja mam ci powiedzieć? No i ogólnie, właśnie yy, o, ta Masuna chciała szybko szukać tych kamyków, i finalnie, właśnie wylądował jakieś eski. Tam w ogóle jeszcze jakiś, jakiś zwierzak i ukradł miecz. I, a, no, no. no i finalnie, dzięki temu, że będą w tej jaskini, to się dowiedziała, że właśnie te gidy będą się so, ze sobą kłócić i że będzie ten piąty e, boss piąte, piątego piętra. W ogóle, jakby coś to jest istotne, bo tam się wszystko dzieje przed Sylwestrem, a w Sylwestrach chcą wszyscy gracze chcą imprezę tak, to tak, jest tak. istotne. Mhm. No i co tam dalej? No i dobra, potem e, oni tam próbują się ugadać tam z ten, z częścią właśnie swoich tam przyjaciół. I mówią: Ej dobra, to idźmy sobie na tego bossa sami, zanim pozostali yy, przyjdą, nie? No, i idą, i zabijają, i w sumie koniec. No, i tam jeszcze drodze jest mój ten wątek, właśnie, a sunajcie jej przeciuki. Tak, tak. No, a sam fakt, słuchajcie, yy, kamyki, zbieranie kamyków, kwiatów, biżuterii i tak dalej. Z tego przechodzimy w jakiś sposób do tego wątku już głównego, nie? Tak, tak, tak. Było takie tak, tak tak. trochę XD. Znaczy, znaczy, ja w ogóle poczułem, znaczy od momentu, kiedy ona zaczęła, znaczy zwracać uwagę na to świecą te świecące kamyczki, to ja zauważyłem wtedy, że fabuła zaczęła ruszać. No bo wcześniej to było to dla mnie takie kurde, oni z jakimś bossem walczą, no są w jakiejś restauracji, coś tam sobie szamają, i co, i, no, i, no, i co z tego? No właśnie! Jak dla mnie, jak dla osoby, to, to, i, i, to jeżeli na przykład nie wiem. Jakaś inna osoba przyjdzie do kina, która wow, jakieś anime sobie obejrze w kinie na dużym ekranie, wszystko spoko, fajnie, a nagle dostaje, za przeproszeniem, mokrą szmatą w twarz mm -hmm. i po prostu no nie wie co się dzieje, tak? I potem jakoś się odnajduje, że aha, muszą pokonać tego bossa i to jest cała jakby kwestia fabularna. No, no tak, tak, odnajdują nie... się tylko sam fakt w jaki sposób oni się odnajdują, bo Asuna chciała sobie pozbierać kamyczki, tak, to jest tak. takie głupie. No tak, tak, tak. No ale to moim zdaniem to no, strasznie to, no ja tego nie, nie potrafiłem zrozumieć przez cały ten, ale mimo wszystko dobrze to wspomina, takie już podsumowanie. Tak, bo w sumie, dobra, yy, chyba... Nawet nieco co my jeszcze chcemy powiedzieć, chyba tak, wszystko tak, powiedzieliśmy. No, no tak naprawdę wszystko, no, no ja ci powiem, że gdyby właśnie ten film anime by się jakoś bardziej wyróżniał, albo gdyby był na swój sposób nietypowy, nietypowy. Czyli że ja, na przykład nie wiem, przychodzi Jan Kowalski do kina jakiś wielki tutaj zapalenie z anime nie zna sao, przychodzi do kina elegancko i tak dalej. I yy, on dostaje coś nowego, tak? Że to i, jako i, że nie siedzi właśnie w, tym, w tej całej serii może to obejrzeć od początku do końca Iż, i to może być nawet jakaś osobna historia, tak? Właśnie o to chodzi, żeby nawet jeżeli to ma jakieś powiązanie z Sao, to żeby to była osobna historia. Tak jak było to z pierwszym filmem. A nie? właśnie, żeby pewnego rodzaju tutaj nie robić jakiegoś zamieszania w głównej fabule. Też, bo zrobiło. Tak. Bo o ile pierwszy film nie zrobił tego zamieszania, o to ten zrobił. Tak, bo tak. Bo to jest, tak. mówię, mówię dosłownie. Bierzesz sobie moment, w którym w ogóle ta historia nie powinna mieć miejsca, uh -huh. tworzysz ją, i jeszcze ta historia się nie zgadza z tym, co będzie zaraz. Nie? A, ok, ok. No bo mówię, reakcja to Asuny, ona wtedy nie powinna tak wyglądać. Tak. No, po prostu, coś się nie powinno zdarzyć. i ja, okay, mógł się ten boss piątego piętra, mógł być konkretnie taki, tak mogli z nim walczyć, nie? Ale nie tak, jak to wyglądało. Uh -huh, uh -huh. Więc dobra, podsumowując, yy, szczerze, uważasz, że potrzebny był ten film, czy nie? Znaczy ja uważam, że... znaczy ja też nie siedzę, ja też nie powinienem tutaj na takie pytania odpowiadać, bo jednak nie siedzę tutaj, y, tutaj w społeczności SAO i nie obejrzałem wszystkiego. Niemniej jednak, znaczy ja powiem tak jak ja to odczuwam, że osoba, która obejrzała do początku drugiego sezonu i uważam, że ten film no, no na mnie zrobił pozytywne wrażenie pozytywne bo no bo jednak ja lubię jak się na ekranie coś dzieje jakieś takie no 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 view, bitwy i tak dalej no nie na... bitwy w go tak, naprawdę tak, świetnie tak, to, tak, to tak. trzeba przyznać na... i ja się ja się nawet przez chwilę jak zobaczyłem że to jest jednak akcja z pierwszego sezonu się ucieszyłem tylko wiesz ja myślałem po tych, tej wadze z tym pierwszym bossem że to będzie wiesz, jakaś wspominka która będzie istotna dla akcji dalszej nie a tak 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 i wtedy ja by... i to by mi wystarczyło naprawdę to mhm. by mi wystarczyło no ale też oczywiście, znaczy ja uważam no pozytywnie, z uśmiechem na ustach wyszedłem właśnie z kina, właśnie po seansie SAO, no tylko że ja uważam, że to powinno być zupełnie inaczej rozegrane, jeżeli już coś puszczamy, moim zdaniem, znaczy, na, no na polski rynek, tak, czyli że już coś wypuszczamy w kinach, właśnie SAO, to to powinno być zupełnie inna historia. Przecież, wiesz, nie tylko polski, tylko ogólnie, ogólnie nie? Ogólnie, no to ogólnie na po prostu wypuszczane tak? do nawet kin. Ogólnie rzecz biorąc, tak? Jednak zawsze, niezależnie czy to jest anime, czy to jest jakiś jakaś kreskówka, niezależnie. Czy jakiś serial telewizji. Jeżeli jest film, to film powinien, jeżeli ją wychodzić, być z jakąś pompą. Tak. A nie, że my dostajemy akcję, która równie dobrze mogła być czterema odcinkami z SAO, gdzie ja zawsze mówię sobie właśnie, jak wspominam pierwszy sezon, bo ogólnie tak, tam jest 26 odcinków, z czego 14 odcinków dzieje się e, w SAO, 12 odcinków tak. jest akcja w Alfheim Online, czyli w ARO nie? Tak. Ja ubolewam nad faktem, że nie zrobili akcji SAO na cały sezon. A mogli to zrobić, bo tam było dużo fajnych pomysłów, a oni tam będą ci jakieś takie straszne przeskoki w czasie, pamiętasz? Tak, tak, tak. A to można było zrobić lepiej. Można było więcej zrobić. I na przykład, właśnie tą akcję, troszeczkę ją przerobić i wrzucić jako dodatkowe 4 odcinki. Już zamiast 14 masz 18. Tak, tak. tak. I znaleźć jeszcze kilka. Ok, bez przesady, żeby też nie przeciągać za bardzo w czasie, ale nawet takich 20 zrobić. Udało się. Więc dlatego. Nie mówię, właśnie, też też zaznaczam. Nie mówię, że ja się nie bawiłem źle. Bo. Ja okej, okay, ten film nie był jaki. To nie był super idealny film, ale był film okej. Okay. Tylko, że po prostu dla mnie jego istnienie w takiej formie jakiej jest, nie ma sensu po prostu. Znaczy ja też powiem, że dla mnie w ogóle zrobiło dość duże wrażenie zobaczyć, bo pierwszy raz widziałem w ogóle anime właśnie w kinie. Na, ja też. Na dłużej, to, to był mój pierwszy film więc, y, anime w kinie. Więc, więc to zrobiło na mnie dość duże wrażenie i to było takie. No wow. No tak, ale odciągając już to, nie, tylko ale patrząc właśnie, na to, jaki film obejrzałem. Ale właśnie jaki film obejrzałem, no to właśnie no. Znaczy ja pozytywnie wyszedłem z tego filmu, no bo jednak te sceny walki, yy, te pewnego rodzaju charyzmatyczne postacie, do których bardzo łatwo się no przywiązać, na przykład do takiego Kirito, wiadomo, każdy by z nas chciałby być Kirito, i którą, <grydy> który ma swój masunet, <grydy> więc, więc bardzo łatwo się na przykład przywiązać do głównego bohatera, ale to można było, tak jak właśnie Filip powiedział, można było to zupełnie inaczej rozegrać, można było na pewno zrobić to... Z zupełnie inną fabułę, taką, nawet powiedziałbym, która no nie, inger, nie ingeruje, właśnie w główną serię. A przynajmniej nie w takim stopniu, w jaki ingerowała? Tak, tak. oczywiście, że tak. Można było to zupełnie inaczej zrobić, no ale zrobili jak zrobili. Ja, ja wyszedłem pozytywnie i mogłem wyjść o wiele, wiele no, z, no, z jeszcze lepszymi emocjami. Tak. Tym bardziej, że coś co, na, coś, co mnie naprawdę szokowało, to jest to, że film trwał chyba godzinę 50. Godzina 40. No. A to mi tak minęło. Tak. I koniec. To o bardzo... to ja mam odwrotne. W sensie nie, takie powiedzmy, godzina dwadzieścia zaciały, tak? Tak. Ostatnie 20 minut mi się dłużyły, chyba tylko. A to nie, a to mnie bardzo szybko zleciało, bo ja cały czas miałem wrażenie, że coś się będzie dziać epickiego. Mimo, a że, takie wyczekiwanie. Mimo, no. że, mimo, że była ta walka z bossem, to. Ale ona czyli... nie była jakaś taka. Znaczy, ona była fajna, tak. ale nie taka aż tak fajna. Tak, tak. Po prostu, po prostu szczerze, oni nas trochę nie do tego kina ściągnęli, tak, tak? Można tak powiedzieć. Tak, tak. Tym bardziej, że tak naprawdę, no, celem fabularnym, bo to jest jakby klu. Celem fabu fabularnym to było to, żeby zabić tego bossa, co jest oczywiście logiczne. Ale okay. żeby zdobyć tą taką chorą giewkę, czy to tam e, Tak, ta flaga gildii, która wzmacnia całą gildię Tak. Ja to ja to zinterpretowałem wtedy tak. Dobra, czyli że to jest cel, o który walczą nasi bohaterowie. Tu nie tu nawet nie chodziło o to, żeby stricte pokonać tego bossa, tylko żeby dopuścić do zjednoczenia się tych dwóch giri. Ja myślałem, że skończy się zjednoczeniem właśnie. właśnie. Ja, też tak ja też byłem przekonany, bo ogólnie nie skończyło się zjednoczeniem, tylko skończyło się tym, że kiedy tą trzyma fla tą flagę tak. i dają dopiero przy zjednoczeniu. które no, kiedyś tam, nastąpi, oczywiście nigdy na na nie, nie nastąpił. Postawił w każdym razie, że albo się zjednoczacie, tak. albo macie dwie osobne flagi, czy jakoś tak A to nie a nie możliwe, bo żeby była druga taka flaga. Tak, tak, tak. Tylko w ogóle to też. To, o, i kolejna ingerencja fabułę. Skoro to miał tą flagę cały czas przy sobie, no to przepraszam bardzo, no. Czemu nie ma żadnego, wiesz, takiego wpłynięcia na to, nie? Że. W sensie, nie ma pokazania, że to jak ma tę flagę, nie? Wiesz o co chodzi? Tak. tak. Że Kito, skoro to ma tę flagę, to powinien mieć jakiś wpływ na to, co się działo w serialu. Wiesz o co chodzi? A, tak, oczywiście. A nie miał żadnego. Aha, aha. Jakby, jakby można powiedzieć, jeżeli byśmy faktycznie wcisnęli to w serial, to nagle byśmy z odcinka na odcinek zapomnieli, że Killito ją w ogóle posiada. No tak. No tak, więc dobra, chyba możemy już podsumować. No, no, sobie chyba już, się znaczy, wydaje. no i, czy jeszcze chcesz coś dodać? Znaczy, no to już to już sobie będzie moje tutaj podsumowanie. No ja uważam, że spoko, no. Ja, no Ja się dość dobrze bawię. No, dla mnie to dalej zrobiło. Znaczy, ja, ja, ja też patrzę przez pryzmat tego, że to jest jednak w kinie, że to jest anime, że to jest coś, ale patrząc na sam film, no to pozytywne mam odczucia, tak? W sensie takim, że no to jednak te sceny bitwy w Sao to jednak jest coś naprawdę, naprawdę fajnego. Y Fabulatnie, no to ja byłem, że tak to powiem no zagubiony, tak? I, I to na początku, później jakby coś to zaczęło mi się rozjaśniać, ale brakowało mi czegoś, brakowało mi. E, no ale jest, się skończyło, skończyło się to dla mnie ten film bardzo szybko. Na przykład przed właśnie przed właśnie online to byłem w kinie na Asterixie i Obelixie i ten film mi się strasznie już, 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 już nie pamiętam ile on wtedy. Słysz, coś słyszałem, że taki nie miałem się wybrać, tylko w finalnie nie dałem rady, ale słyszałem, że taki jakiś nie bardzo. Znaczy, znaczy ja ogólnie lubię filmy też przygodowe, więc to mi jakby podszedło, bo tam było y, zarys fabularny, no, tak zmieniamy temat, ale zarys fabularny to było, że to była podróż, a ja uwielbiam właśnie w filmach w animach, czegokolwiek, właśnie tutaj y, fabułę opartą na podróży, jeszcze jeszcze jak to jest wizualizowane, tak, tak jak było na przykład w Asterixie i Obelixie, gdzie na przykład była taka mapa i gdzie głównie bohaterowie na przykład po, y, z jednego na przykład portu dopływają do drugiego, bo to fa, fabularnie chodziło o to, że, marzyli, że mieli się dostać do Chin. Tak. Okej. Okay, tak, tak. No ale to w ogóle jest zmiana tematu. Tak, tak, tak. tak, tak ale to w ogóle jest zmiana tematu To jest następny odcinek, chociaż no nie wiem czy jeszcze w ogóle Jasejks obejxe co w kinach, może i lecą, nie wiem. Tak, tak. Eee, no i tak właśnie, no i tak właśnie. Z... No i ja się można powiedzieć bawiłem dobrze, to nie zmienia faktu, że mogłem się bawić 100 razy lepiej. Tak, 100 razy lepiej, bo nie... no można było to zrobić w takim zasadzie, że robi się coś nowego dla osoby niezapoznanej. Ale to już w sumie nie powinniśmy zbytnio narzekać, bo to jakby była druga czy część filmu, tego co było wcześniej. Nie, to y, mówię, nie mają powiązania nie mają? te filmy. Nie, mówię. Mhm. Mhm. Pierwszy film to była po prostu akcja, że wiesz, że y, pomiędzy właśnie drugim a trzecim sezonem, okay. nie? Okay. I to właśnie ta akcja z tym, y, z tą, właśnie z tą y, Odina Scale, nie? To... A ten film to jest po prostu, po prostu drugi film. Który jest właśnie taki. One no, nie mają powiązania. No to, w, no to w takim bądź razie no to, no to tym bardziej już jestem no, no mniej To zabrałem. już nawet lepiej byłoby, żeby ten jeden film tylko pozostał. Oczywiście, że tak. Więc oczy... jak dla mnie, okej, okay, ja się też dobrze bawiłem, bo fajnie się z już no, mimo właśnie yy, tutaj dziur fabularnych, yy, czasami trochę takiego po prostu yy, takiego właśnie no tutaj mówię, dziwnej dziwnych właśnie konsekwencji właśnie tego. Mnie nie podoba się cały czas to przejście właśnie z, ze zbierania kamyków do całej akcji. Tak, to mi się tak. nie podoba. I mówię, jak dla mnie. Jeżeli nas ściągacie już do kin, to ściągnijcie nas już na coś, co faktycznie jest... loga ka do kawo, bo to oni stworzyli ten film. Tak. Jak nas tak. ściągacie do kin, to ściągnijcie nas po coś. Faktycznie. Tak, Także... Dobra, bo on chyba i tak za, przestaną już puszczać, bo i tak są jeden seans dziennie, przynajmniej w kinach, którymi my yy, sprawdzaliśmy, to jest jeden seans dziennie tylko, więc pewnie długo to nie będzie i tak pewnie tam, jak kto będzie chciał sobie w internecie, tu ale będzie. nie wiem, do kina jak bardzo chcecie, możecie iść, ale jakoś nie musicie, nie, nie stracicie. Nie. Znaczy, ja, znaczy ja uważam zupełnie, że to można sobie obejrzeć w zaciszu swojego tak. domu, a nie żeby iść do kina. Tak, Więc ja, jak chcecie, to idźcie, ale jak nie, to poczekajcie sobie, aż tam gdzieś wleci tak, w internet tak. i sobie obejrzycie. Tak, tak, tym bardziej, że jeżeli ktoś był w kinie na przykład na Kimetsu no Yaba, albo na jakimkolwiek innym anime, no to y oglądanie anime w kinie pewnie nie zrobi na tej osoby Jakiejś nie wiadomo Tak, bo my oglądaliśmy po raz pierwszy anime tak. w kinie, I więc dla... my jesteśmy też mimo wszystko, mimo że nam, naszych wrażeń, to i tak nasze wrażenia są troszeczkę wyższe. Tak, oczywiście, e, więc dlatego ja uważam, że ten film można by spokojnie w domu obejrzeć. Tak, tak, tak. Ale dla przykładu nie wiem czy wiesz, jest taki właśnie, kojarzysz anime Atak Tytanów. Attack on Titan znam. Tak. I wiem, że wychodzą teraz dwa specjalne odcinki, które będą tam miały chyba około godziny, czy jakoś, tak. Co, ogólnie coś Adi mi coś wspomniał ten temat ostatnio. Tak, tak. I w każdym bądź razie e, oni mają też takie filmy właśnie Atak Tytanów, że e, jak masz na przykład cały pierwszy sezon, to oni cały pierwszy sezon zrobili jako film. I to moim zdaniem, ich film chyba już, 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 nie, już oglądałem, to już nie pamiętam ile to trwa dokładnie, ale moim zdaniem to powinno właśnie tak samo być. E, ja bym na tak ktoś poszedł do kina. Cały pierwszy sezon mi się streszcza, idę do kina, oglądam. Czyli że znam cały pierwszy sezon. No wiadomo, tam wiadomo, o wiele bardziej rozbudowany jest jakbym jak, jak obejrzał każdy poszczególny odcinek. Ale ja bym wolał coś takiego, niż na przykład ja, jakbym obejrzał cały pierwszy sezon takich e, Atak Titanów co nie? No. E, na przykład te, te 12 odcinków bym obejrzał e, i nagle bym sobie stwierdził, że e, a pójdę do kina, bo nowy film wyszedł i ten nowy film to byłoby coś właśnie jak ten film z Sao. Coś takie kompletnie, wiesz, że niby troszeczkę tego, tamtego i to tak, no, to byłoby słabo, słabo no. wtedy. Ale ogólnie no się, no powiedzmy to bawiłem się dobrze. No wiadomo też mam, że tak to powiem, te swoje emocje na o wiele wyższym poziomie Tak, tak jak, tak jak powiedzieliśmy. Tak, Pierwszy tak. film to zawsze tak, inaczej. Tak, tak. Ale teraz uważam, że gdyby znowu powstał jakiś film Sao i nawet ja nawet przy... jak już podjęliśmy decyzję, że pojedziemy na ten film, ja się nawet nie, nie interesowałem, czy to będzie, nie wiem, jakiś... Ja nawet Zwiastun nie obejrzałem. Ja już nie pamiętam czy oglądałem. Znaczy, wiecie, my po prostu pojechaliśmy, bo był film Sao, nie? Tak, tak, no i no właśnie tak to wyglądało. No. <laughs> tak. Tak, tak. No, i no to, to chyba wszystko. Wszystko, tak, no. tak. W ogóle tak jak przy każdym, chyba przy każdym filmie, który nagrywam z Kim, przy każdej recenzji, czy omówieniu, czy czymś, to zawsze mówimy sobie, no, będzie krótko, będzie krótko, pada do mnie, no, 10 minut się no, wyrobimy. No, ja że co to to więcej? Tak, a <laughs> mamy na dwadzieścia 27, więc tak, no. tak. tak samo teraz. Y, poprzedni film, jaki widzieliście, to jest y, omówienie pierwszego odcinka, trzeciego sezonu y, Mandaroyana. Tak demandowałem, ja, chyba to o co mi powiedzieć. No to myśmy ze mówi, mówili, no tam pół godziny. Surka trwa 55 minut, a ja to uciąłem do 46 w swojej wersji, ale wy w swojej do 50. Dobra, to już starczy. No, czyli stanowiliśmy się, zgadaliśmy, panie tak, Adelnie, dziękuję. dziękuję. Dzięki. Nie widzicie, ale podaliśmy sobie rękę. No tak. i widzimy się już niedługo w koniec Oczywiście, jak Wam się podobał stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu, co sądzicie, jeżeli byliście na filmie. No po prostu, po, podyskutujmy, jak zawsze. No i dobra, no i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa. pa. Cześć.